Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Trzy estry mają taki sam wzór sumaryczny. C4, H8, O2, czyli jest to po prostu ze sobą pogrupowane. Napisz ich wzory strukturalne, czyli te kreskowe i podaj ich nazwę. Dobra, no to zaczynamy od tego najprostszego, że na początku damy sobie jedynkę, czyli jeden atom węgla. Wygląda to w ten sposób, że mamy... C, O I teraz musimy wykorzystać resztę. Czyli będą C3, bo mamy ich wtedy 4, i z tego wyliczamy wzór. C3 razy 2 plus 1, czyli H7. Mamy 4 atomy C, 8 atomów wodoru i 2 atomy C. Tlenu. Wiem, że nie mieliśmy tego napisać sumarycznie, bo to jest wzór sumaryczny, ale będzie nam to prościej zobaczyć. Dobra, teraz mamy ich napisać i wzór strukturalny, czyli zaczynamy od tego. Mamy H, które nam wchodzi do C, a z każdego C wychodzą nam po cztery kreseczki, czyli podwójnie do tlenu i schodzimy tu do dołu tlenem i rozbijamy to. Mamy trzy atomy C i teraz tak, z tego mogą wyjść jeszcze dwa, z tego dwa, a z tego trzy kreseczki, które oczywiście uzupełniamy wodorami. Ok, i jeszcze nazwa. To początek jest z kwasu karboksylowego. Ma jeden atom węgla w swojej cząsteczce, czyli to będzie Metanian. A tu mamy trzy atomy C, czyli będzie propylu. Ok. Teraz próbujemy kolejny. Zrobimy sobie tak, żeby na początku i na końcu były po dwa atomy węgla. Przypominam, że to będzie wyglądało tak. Że ten wzór wyliczamy z jednego atomu, czyli 1 razy 2, dodać 1, bo tutaj nam się kryje ten jeszcze jeden atom węgla. Natomiast ten, tą drugą część już normalnie. I razy 2, dodać 1, piąteczka. I znów zaczynamy od tego. Czyli wygląda to następująco, że jest C i C, tak? Do tego C mamy doklejone trzy. Atomy wodoru, natomiast do tego C, podwójnie do tlenu, i schodzimy niżej, i rozbijamy teraz to. Mamy dwa atomy węgla, z tego mogą być dwie kreseczki, a z tego trzy kreseczki, które oczywiście uzupełnimy wodorami. I znów, nazwa bierze się z ilości węgla w cząsteczce. Tu mamy dwa węgle, czyli to jest etanian. I tutaj też mamy dwa, czyli etylu. I jeszcze trzeci, to zrobimy tak, żeby z tyłu było jeden. Czyli zaczynamy od tego tyłu, czyli będzie CH3. No to z przodu. Będziemy wyliczać wzór C2. A dlaczego? No bo tutaj mamy ten jeszcze jeden węgiel, tak? Czyli znów mamy cztery atomy węgla, osiem atomów wodoru i dwa atomy we, yy, tlenu. Dobra, no i znów zaczynamy to. Mamy trzy atomy węgla. Do tego doklejamy trzy. Wodory, do tego dwa wodory. Do tego przechodzimy już w to, tak tlen, tlen do dołu, i teraz to, czyli tylko jedno C, do którego wchodzi nam, wchodzą nam trzy wodory. No i nazwa. Pamiętajcie, nazwę mamy z atomów węgla, czyli to jest propanian. A tu jest jeden, czyli metylu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!